Poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, drogie koleżanki i koledzy. Godzina jest późna, ponieważ jest druga w nocy, ale myślę, że warto i cieszę się, że jeszcze tutaj część osób na sali zostało. Oświadczenie być może dość szczególne. Oświadczenie związane z tegorocznym egzaminem radcowskim i adwokackim, który odbył się w połowie marca. Otóż z tego miejsca jako przedstawiciel chyba jedyny braci aplikanckiej chciałem złożyć wszystkim zdającym, którzy złożyli ten egzamin państwowy, zawodowy z wynikiem pozytywnym, chciałem pogratulować. Natomiast wszystkim tym, którym się nie udało w tym roku tego egzaminu zdać, do wszystkich tych chciałem zaapelować o to, abyście się nie poddawali, abyście wytrwali w postanowieniu zdania tego egzaminu i abyście już niebawem brali się też do nauki, do pracy. No i przede wszystkim powodzenia w przyszłym roku. Dziękuję. Proszę.